Daniel, no gratulacje, stary, bardzo dobra walka. No tutaj się nie da za bardzo jakoś cię krytykować. Daj się zawsze jakaś. Mówić o tym, że nie ta kategoria, że za wysocy. Jak się potrafi boksować, to się potrafi wygrywać z takimi przeciwnikami. Co było kluczem, twoim zdaniem, do tej walki? Tak, witam wszystkich. Kluczem, no przede wszystkim skupienie. Szybkość, skupienie. To było takie, że... No to skupienie chyba najbardziej, bo każdy jego cios po prostu już starałem się czytać jakby. I udawało mi się to. Ja z nim wcześniej boksowałem, to 3 rundy się z nim troszkę męczyłem. Zbyt chaotycznie leciałem, pamiętam, a tutaj fajnie wyczekany. Bazowałem na jego błędach, o, tak mogę powiedzieć. Dużo tych błędów popełniał, bo karciłeś go co chwila. No troszkę tak, właśnie. Już widziałem, że od początku rundy, że jak prowadzisz tam trafić, raz nie trafił, drugi, trzeci i go troszkę to już jak mu z rytmu wybiło. Męczyłeś go, siedziałeś na nim, bardzo duża presja, dużo ciosów, zasypywałeś różne płaszczyzny. No po prostu no, robiłeś demolkę. Tak, byłem naprawdę, no, bardzo byłem skupiony, mówię. Ja wcześniej przed 3 rundy boksowałem, się męczyłem, teraz miałem taktyczny plan, mówię, blisko niego być cały czas, tą presję utrzymać na nim, żeby on się troszkę pogubił. Co mi się podobało, to zniwelowałeś w ogóle różnicę wzrostu. W ogóle tego nie było widać, on nie potrafił z tego skorzystać. Tak, próbował gdzieś mnie tym właśnie prawym przeszkadzać cały czas gdzieś hakiem, ale mówię, ta presja była taka mądra, nie leciałem, tylko zwód i widziałem, że kiedy on już wypuścił ten cios na całą długość, wtedy mógłbym spokojnie dojść do niego. Bo jakby robił zwód i rzuciłby tak właśnie w tempo, co bym wchodził, to nieciekawie byłoby dla mnie i dlatego taką presję cały czas na nim musiałem, żeby on błędy robił. Pierwsze liczenie, za chwilę kolejne, no i koniec walki. Tak myślałeś, że to nie potrwa całego dystansu? Nie. Po tej, co miałem z nim pierwszą walkę, to byłem nastawiony, że będzie no 3 runy takiej choroby. Cały czas na impresji. Nie nastawiłem się tak na walkę, a wyszło jak wyszło, to jest sport. Udało się gdzieś tam trafić na górę, później zmieniłem płaszczyznę na dół, bo on już był przygotowany, żeby dobić na górę. No właśnie, w tej wcześniejszej walce mówiłeś, że sprawiało ci więcej problemów. Bo leciałem jak głupek i on co mi czasami uderzył, to mi to wchodziło. Czyli mądrzejesz, bo boksujesz. A właśnie, a mówię, że rozbity jestem, ja jak się zamykałem, rozbity jestem. Nie, no w tym sporcie trzeba dużo myśleć, to tak, głupek, jak jeden głupek wyjdzie i drugi głupek, to ten mądrzejszy głupek wygra, zawsze mówię. Trzeba naprawdę. No właśnie, dużo, tu pokazujesz, że ten boks to jednak jest myślenie, strategia i trzeba mieć poukładaną taktykę w głowie. To jest bardzo ważne. Dokładnie. On miał takie warunki, to, a jednak moja taktyka zwyciężyła jego warunkami. On mecz 92, mecz 90 ma chyba, ja mam mecz 73, no i boks. Zniwelowałeś tą różnicę zupełnie. Tak, boks. Dlatego mówię, czy to jest taka waga, czy taka. Jeśli ktoś nie myśli, to w żadnej wadze nie poradzi, bo... To chyba też duże podziękowania dla kibiców, bo naprawdę dodają skrzydeł. Dzieje się dużo poza ringiem na trybunach. Kurczę, mega, naprawdę. Widać, że to miasto tutaj żyje, bo byłem w szoku, bo ja na początku, na otwarciu wszyscy klaszczą, kurczę. I to początek imprezy, fajnie. No, mega, mega cieszą. Co gdzieś trafiłem, klaskali, to naprawdę takim... Na poziomie, jakim jesteśmy, takie nawet zwykłe oklaski, albo coś, dodają tego właśnie takiego jakby rytmu tego boksu. Rewelacja. Damian, serdecznie ci gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo dobry występ, oby ta forma była. Widać, że jest ten progres. Nie męczysz się tak, robisz to z łatwością, z dużym luzem. Dokładnie właśnie. No ta walka wcześniej się z tym pokazała. Tu 3 rundy się męczyłem, a tu wyszedłem i udało mi się w drugiej. To jednak znaczy, że coś jednak powolutku do tej góry idę. Jest dużo błędów, które już... Ja już trenerom gadałem, to mi gadałem, żebym nie mówił o tym już to nikomu. A znaczy trenerom, żeby nie męczył głowy tym, bo już widziałem się błędy, mówili, wygrałeś, najważniejsze, fajnie, będziemy pracować nad tymi błędami. Gratki, i do zobaczenia gdzie? W Chęcinach chyba. W Chęcinach, już w niedzielę, tam mamy się wstawić, więc troszkę odpoczniemy. Dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. We'll be right back.